Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym Szymona Hołowni, Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzisiaj będziemy wystawiać faktury, ale oddaję już teraz głos liderowi partii. Wraz z nim wystąpi też Agnieszka Buczyńska, sekretarz generalna partii. Dzień dobry, drodzy Państwo. Od wielu miesięcy borykamy się z, można chyba to powiedzieć metaforycznie, ale wprost, krwawiącymi portfelami Polaków. Z sytuacją, w której polskie firmy, polskie rodziny mają coraz mniej pieniędzy. Tych pieniędzy potrzebujemy dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, żeby płacić rosnące rachunki za energię, za życie, żeby mieć za co kupić podstawowe rzeczy w sklepach, na które jeszcze do niedawna było nas stać. W tej sytuacji, kiedy politycy pytani są o receptę, co zrobić, pojawia się oczywiście bardzo wiele bardzo sensownych, ustrojowych recept. Należy w ten, a nie inny sposób uprościć, ujednolicić podatki. Trzeba w ten, a nie inny sposób doprowadzić do tego, żeby wreszcie w Polsce politykę monetarną prowadzili ludzie naprawdę odpowiedzialni za kondycję złotówki, a nie za swój dobrostan. Natomiast każdą zmianę na lepsze państwo powinno zacząć od spojrzenia na ręce same sobie. Jeżeli pytają nas dzisiaj, co zrobilibyście, gdybyście to wy dzisiaj sprawowali władzę, to ja nie mam innej odpowiedzi i nie odważyłbym się wyjść najpierw z inną odpowiedzią do ludzi, którzy dzisiaj muszą zaciskać pasa, niż powiedzieć, że rząd będzie zaciskał pasa, że władza będzie zaciskała pasa, a nie rozkręcała z miesiąca na miesiąc coraz bardziej, coraz mniej sensowne wydatki, które na koniec dnia obciążą nas wszystkich, bo nie mając pieniędzy musimy się na nie zadłużać, a od każdego długu, jak dobrze wiecie Państwo, bo my bierzemy kredyty, bierzemy pożyczki, żyjemy w normalnym świecie, musimy płacić odsetki. Dlatego dzisiaj w akcie, nie chcę powiedzieć rozpaczy, ale gniewu, obywatelskiego gniewu, chcemy wyjść do polityków Zjednoczonej Prawicy, do tych, którym dzisiaj powierzono odpowiedzialność za kraj i powiedzieć: zacznijcie od siebie, zacznijcie na Boga oszczędzać, zacznijcie zaciskać pasa, skończcie z tym rozpasaniem. Obiecaliście Polakom dobrobyt, obiecaliście umajone łąki, a co mamy w zamian? W zamian mamy rozpasanie w wydatkach? W zamian mamy pompowanie pieniędzy tylko i wyłącznie do swoich środowisk. W zamian mamy tracenie pieniędzy, marnotrawstwo pieniędzy, nie tylko na nietrafione projekty, źle wycelowane, ale też na przykład na kary, które musimy płacić za politykę tego rządu. Przychodzimy dzisiaj w całej Polsce, bo dzisiaj od rana nasi aktywiści, o tym będzie mówiła więcej Agnieszka Buczyńska, przyczepiają te właśnie faktury, tę właśnie fakturę, którą wystawiamy dzisiaj rządom Zjednoczonej Prawicy na biurach posłów Zjednoczonej Prawicy, na biurach Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski, żeby im przypomnieć, żeby im pokazać skalę tego, co robią, żeby wyliczyć i rozliczyć się z nimi za to, co nam zabrali. Ta faktura, te wydatki, o których mówimy, które oni ponieśli, a dzisiaj ich, że tak powiem, sensowność jest co najmniej wątpliwa, wypada zacząć od choćby nowych instytutów państwowych, których w czasie rządów PiS powstało 14, łącznie za rządów PiS powstały 34 instytucje, w tym łącznie z funduszami licząc 44 instytucje. Wyobrażacie sobie, ile pociotków można tam obsadzić? Ile szwagrów? Ile kochanek? Ile żon? Ile tych wszystkich, których trzeba w ten czy inny sposób skorumpować? Po co oni tworzą te instytuty de Republika albo inne, w których będzie można tak naprawdę robić nic, bo to dubluje pracę innych organów państwa, ale pieniążki będą płynąć. Przecież pekunia na nolot i można je sobie przytulić. To jest 1,6 miliarda złotych. Wiecie Państwo, co można zrobić za tę kwotę? Po drugie, kary za turów. Oczywiście, że ta sprawa jest już zatrzymana. Ten licznik kar nie bije, bo ostatecznie dogadaliśmy się z Czechami. Ale dogadaliśmy się z nimi o tyle za późno, że ten prawie miliard złotych kar i tak trzeba będzie zapłacić.
Dziadka Morawiecki może powiedzieć, czy Sasin może powiedzieć, ale przecież nie ze swojego płacę, tylko z waszego. Więc co mnie to boli? A to jest 1 000 000 000 zł. Chyba dobrze wszyscy wiemy, jaka to jest kwota i co mogłaby zmienić w budżetach. Już nie mówię nawet pojedynczych Polaków, ale choćby cierpiących dzisiaj z powodów niedostatków finansowych samorządów. Kolejna pozycja. Kary za izbę dyscyplinarną. 1,5 mld zł. Ten licznik cały czas bije. Sprawa praworządności, sprawa Izby Dyscyplinarnej nadal nie została rozwiązana. To do tej pory obciąża nasze kieszenie. Słynna Sasinada, wybory kopertowe, popis nieudolności w człowieka, który odpowiada za państwowy majątek i jest w stanie zrealizować każde zlecenie prezesa, nawet jak mu każe sadzić marchewkę zielonym do dołu, Sasin zaraz pobiegnie i będzie to robił, a za to wszystko zapłacimy my. 70 milionów złotych. Niedowiezione środki z Krajowego Planu Odbudowy, które już dzisiaj mogłyby posłużyć Polakom, tworzyć tysiące miejsc w publicznych żłobkach, ratować polskie rolnictwo, zapobiegać oddalonym w czasie skutkom suszy, wspierać polskie firmy pracujące w sektorze zielonej energii. To są potężne pieniądze. A jak słyszymy, za chwilę może nam grozić utrata części funduszy spójności, funduszy strukturalnych. Kolejna pozycja. No, to będzie pomnik. O tym będzie w podręcznikach historii. Wybudowanie i zburzenie następnie, bo koncepcja im się zmieniła. W elektrowni w Ostrołęce, o czym wszyscy słyszeliśmy i wszyscy wiemy, budowanej głównie po to, żeby znowu zatrudnić całe pisowskie i zjednoczono-prawicowe środowisko w tamtej okolicy. Wybudowali, zburzyli i znowu kto im zabroni, skoro bawią się za nasze. Kolejna pozycja, pomoc publiczna dla TVP, 8 miliardów złotych, tu chyba nie potrzeba tego szerzej komentować. Kolejna pozycja, centralny port komunikacyjny i tutaj uwaga, te 35 miliardów to jest szacowany docelowy koszt tej inwestycji. Tutaj mówimy o tych pieniądzach, które też zostałyby wydane. Do tej pory wydano 240 milionów złotych. Można oczywiście pomniejszyć tę fakturę wtedy i powiedzieć, że 35 miliardów mniej to nadal będzie prawie 300 miliardów, ale już te 240 milionów robi w mojej ocenie potężne wrażenie. Wiecie na kim? Nie tylko na mnie, ale choćby na tych emerytach, o których dzisiaj czytamy w badaniach, które w Polsce są przeprowadzane i z których 80% mówi, że nie wykupiło w tym miesiącu recepty, że nie stać ich na wykupienie recepty. A stać polskie państwo na 240 milionów złotych już przepalonych na konflikty z ludźmi. Byłem, proszę państwa, ostatnio na spotkaniu w Brzezinach z ludźmi protestującymi przeciwko CPK. CPK nie będzie teraz konsultowało tego z ludźmi. Przychodzi do mnie matka i mówi, proszę pana, moje 12-letnie dziecko nie śpi w nocy. I wstaje z krzykiem i mówi, mamo, jeżeli nas wysiedlą, jeżeli nas przymusowo stąd wyrzucą, to ja odbiorę sobie życie. Wyobrażacie sobie, do czego prowadzi ta polityka? Do tego, że 12-latki mówią, że odbiorą sobie życie. I to kosztuje nas 240 milionów złotych. A może kosztować 35, jeśli nadal będą prowadzili tak te inwestycje. Kolejna pozycja na tej fakturze. Budowa Pałacu Saskiego. Wytłumaczcie mi, po kiego grzyba nam dzisiaj w Polsce Pałac Saski? Czy szykuje się restytucja saskiej monarchii? August III wróci z Saksonii i będzie dzisiaj panował w Polsce? Senat nie ma gdzie się podziać? To niech wynajmie lokal na mieście. Nie mają się podziać jakieś inne urzędy? To niech cierpią to wszystko, co my dzisiaj cierpimy, próbując wynająć mieszkania, albo je kupić, albo lokale, żeby prowadzić swoją własną działalność. Jeszcze drzewa do tego chcą wycinać. Będziemy o tym mówili w tym tygodniu w Zabytkowym Parku Saskim w Warszawie. Samochody już kupili, już się wożą, już budują zarządy i za chwilę będą premie. 2,5 miliarda na tej fakturze krzyczy dzisiaj. Krzyczy i woła o sprawiedliwość, której w tym Prawie i Sprawiedliwości nie ma za grosz. I wreszcie wyższe wydatki na kancelarię i IPN. Drodzy państwo, to jest po prostu paranoja, której świat nie widział. Wyobrażacie sobie, że budżet IPN-u prowadzącego politykę historyczną PiS-u wynosi dzisiaj 540 milionów złotych rocznie? Na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przeznaczamy 2,5 raza więcej niż w 2015 roku. Na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w której zasiada od niedawna pani specjalista od okultyzmu Hanna Karp i twórca reduty do obrony dobrego imienia pan Świrski. To na ich zabawy narracyjne będziemy teraz płacili te kwoty. 2,5 raza więcej niż w 2015 roku. Kancelaria premiera kosztowała w 2015 roku mniej niż 200 milionów złotych, kiedy PiS zaczynał władzę. Wiecie, ile kosztuje teraz? 700 milionów złotych rocznie. Wyobrażacie sobie skalę tej zmiany? Te pozycje oczywiście można rozbudowywać o inne jeszcze przykłady. My tutaj na tej fakturze uwzględniliśmy tylko kilka podstawowych. Razem to 318
miliardów złotych, prawie 319 miliardów złotych. Mówię, jeżeli pomniejszymy to te przyszłe wydatki na CPK, to jest prawie 300 miliardów. 300 miliardów złotych, ponad 50% założonych wpływów do budżetu państwa w ciągu roku. To potężne pieniądze, które Prawo i Sprawiedliwość, która Zjednoczona Prawica przejadło, albo za chwilę przeje, zmarnotrawiło, wpuściło w system politycznej korupcji, albo w nieudolny sposób wydało. Te pieniądze dzisiaj są nam, Polakom, potrzebne. Dlatego wystawiamy fakturę PiS-owi i mówimy: oddajcie nam nasze 300 miliardów. Oddajcie, niech one dzisiaj pomogą nam przejść suchą nogą przez ten kryzys, w który brniemy coraz głębiej. Niech was ręka boska broni, żebyście doprowadzili do tego, że oprócz tych 300 miliardów, które stracimy, stracimy kolejne dziesiątki i setki miliardów z funduszy europejskich, które, jak widzimy dzisiaj, stają pod znakiem zapytania. Decyzji w tej sprawie nie ma jeszcze żadnej, ale stają pod znakiem zapytania. Ile jeszcze musicie nam ukraść? Ile jeszcze musicie nam zabrać? Ile jeszcze musicie sprzeniewierzyć, żebyśmy wreszcie powiedzieli, że ta faktura ma termin płatności na dzisiaj? Ona ma termin płatności na wczoraj. Dlatego dzisiaj każdy poseł PiS-u w Polsce, do którego dotarliśmy, będzie musiał się z nią skonfrontować i będzie musiał wytłumaczyć się swoim wyborcom i wszystkim Polakom z tego, gdzie podziały się te pieniądze, które dzisiaj powinny ratować nasze ich portfele. Bardzo dziękuję za uwagę. Agnieszka Buczyńska opowie o tym, jak ta akcja rozkręca się dzisiaj od rana w Polsce, gdzie już te faktury zawisły, ile osób uczestniczyło w tej akcji. Chcieliśmy, żeby to był taki swego rodzaju flashmob polityczny, żebyśmy dzisiaj jasno wszystkim, łącznie z nami samymi, uświadomili sobie, ile kosztuje nas nieudolna władza w samym środku potężnego kryzysu. Szanowni Państwo, dzisiaj od samego rana nasi członkowie, którzy działają w partii Polska 2050, wraz z fakturą odwiedzają lokalne biura posłów PiS-u, przyklejając tą fakturę na drzwi, dostarczając ją posłom w biurach w całym kraju. Na ten moment mamy informację, że już 128 biur zostało odwiedzonych, ale to nie jest jeszcze koniec tej akcji, ona dzisiaj się dopiero rozpoczęła. Chcemy dostarczyć te faktury każdemu posłowi, który dzisiaj bierze odpowiedzialność za rządzenie w tym kraju. Te faktury dostarczyliśmy między innymi do takich biur jak w Kwidzynie, w Tczewie, w Przesnyszu, w Jeleniej Górze, w Dębicy, w całym kraju. Nasi członkowie, wolontariusze, ale także ich znajomi, rodziny włączają się w tą akcję, bo ta faktura jest tak naprawdę symbolem i wyrazu gniewu, niezgody na te wydatki, które dzisiaj są ponoszone z naszego budżetu, z naszych pieniędzy, a tymczasem należy powiedzieć, że do naszych skrzynek trafiają rachunki z wyższymi kwotami za energię, za prąd. Emeryci zastanawiają się, za co kupią podstawowe produkty na śniadanie, a my tymczasem każdego roku przelewamy na przykład 2 miliardy złotych na telewizję polską, która sieje propagandę pisowską. Szanowni Państwo, ta akcja się dzisiaj rozpoczęła, będziemy ją kontynuować, tak żeby każdy poseł z opcji rządzącej dostał tą fakturę i na nią spojrzał i poniósł, zastanowił się choć chwilę, w jaki sposób podejmuje swoje decyzje, bo to, co obiecywali swoim wyborcom i nam wszystkim, to miała być dobra, lepsza zmiana. Dzisiaj tej zmiany nie ma, a każdy z nas zastanawia się, jak wspólnie przetrwamy zimę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Tak, dzień dobry, szanowni goście, pan 24. Mam pytanie. Pan już trochę powiedział, nawiązał pan do tych kolejnych funduszy europejskich, które mogą zostać zablokowane, tutaj mowa o Funduszu Spójności. Jak to pana zdaniem, jakie mogą być tego konsekwencje? To znaczy, poza tym, że po prostu dołożyć do tego bilansu, który pan przedstawił? Jeżeli rzeczywiście tak by się stało, czyli zrealizowałby się najczarniejszy scenariusz i zostałyby zablokowane Fundusze Spójności, te środki, które dostajemy z perspektywy wieloletniej, czy mamy je dostać, to byłaby dla Polski niewyobrażalna katastrofa. To by było po prostu gospodarcze tsunami. To oznacza pikowanie złotego do poziomów, których nie znamy, a to oznacza potężne ceny choćby paliw, bo przecież kupujemy je na rynku międzynarodowym za dolary. To oznacza wzrost inflacji, to oznacza wyższe stopy procentowe, to oznacza dramatycznie wyższe skutki obsługi długu, bo funkcjonowanie państwa, które nie będzie zasilane środkami z Unii Europejskiej, trzeba będzie sfinansować, wypuszczając obligacje, za które trzeba będzie płacić coraz więcej. To będzie efekt gospodarczego, ekonomicznego tsunami, które nie tylko rząd poniesie jego skutki,
choć jestem przekonany, że skutki polityczne byłyby natychmiastowe, ale poniosą je Polacy. Poniosą je samorządy, poniosą te skutki, poniesiemy te skutki my wszyscy. To jest dramat, do którego nie wolno za wszelką cenę dopuścić. Dlatego my dzisiaj, rozmawiając też z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, będziemy jasno mówić, polskie społeczeństwo jest dzisiaj w sytuacji zakładnika. My jesteśmy zakładnikami politycznych terrorystów w rodzaju Kaczyńskiego i Ziobry. I nie można dzisiaj krzywdzić zakładnika za to, że jest ofiarą terrorysty. Dzisiaj trzeba pomóc zakładnikowi w tym, żeby jak najszybciej się od politycznego terrorysty uwolnił i żebyśmy mogli wrócić do normalnego gospodarowania środkami, do normalnej perspektywy, do bycia częścią europejskiej rodziny, a nie tym, za kogo chciałby PiS, żeby nas w Europie uważano, a więc wyrzutkiem. Jeszcze mam jedno pytanie w nawiązaniu do tego pierwszej pozycji, czyli takich nowych tworów o dość enigmatycznym zastosowaniu. Tutaj pan Marek Kurciński, kiedy już w kancelarii premiera, zapowiada Czy wie pani, oni, jakby można było ich określić, oni często mówią, że oni są w trosce bardzo o środowisko, że oni środowisko zauważają, to moja działka, często o niej mówię. Tak, to jest jeden wielki fundusz ochrony własnego środowiska. To jest jeden wielki, ten rząd PiS-u i cała ta władza to jest jeden wielki program socjalny dla swoich własnych polityków. Oni muszą tworzyć kolejne instytucje po to choćby, żeby kupować poparcie, żeby trzymać w ryzach posłów, którzy mogliby im się wywinąć, ich rodziny, ich przyjaciół, tworzyć te nepotyczne układy. My dzisiaj w Polsce mamy jeden z najliczniejszych rządów w ciągu 30-lecia. Mamy łącznie ponad 100 ministrów i wiceministrów. A zdarzały się w Polsce rządy, które skutecznie ją prowadziły, mając na przykład 80 ministrów i wiceministrów na pokładzie. Oni jeszcze chętnie podotrudniają sobie kolejnych, bo tak jak mówię, to jest dla nich państwo i środki z państwa i stanowiska są mechanizmem korupcji politycznej. Po to tworzą te kolejne instytuty, po to tworzą te kolejne struktury poziome, poprzeczne, pionowe i każde inne, żeby związać pieniędzmi, stołkami ze sobą tych, którzy mogliby im dzisiaj fiknąć, wywinąć numer i na moment, że tak powiem, odoczadzieć, przejrzeć na oczy i stanąć po właściwej stronie. Trzeba będzie to wszystko posprzątać do spodu. Będziemy chcieli mieć rząd prosty, czytelny, jasny, z konkretnym podziałem kompetencji, a przede wszystkim oszczędny. Jeżeli nie macie Państwo więcej pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy. Widzę, że tutaj jest amator życia kulturalnego, który zbiera na kino, więc zaraz porozmawiamy o tym, jak wesprzeć działalność kulturalną również w tej mikroskali. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję.